Miód z mniszka lekarskiego. Będą nam potrzebne około 300 do 400 kwiatów mniszka, jedna nieduża cytryna, kawałek kory cynamonu, 1 kg cukru trzcinowego, 1 litr wody. Zebrane kwiaty wysypujemy na płótno na kilka godzin, aby wszystkie żyjątka miały szansę się wyprowadzić. Odrywamy zieloną łodygę, ponieważ jest ona gorzka w smaku. Myjemy dokładnie cytryną i kroimy w cienkie plasterki. Kwiatki zalewamy litrem wody, dodajemy pokrojoną cytrynę i gotujemy na małym ogniu pod przykryciem przez około godzinę. Tak przygotowany odwar odstawiamy na 24 godziny. Po tym czasie odcedzamy wszystko przez bardzo gęste sito lub gazę, przelewając płyn do innego garnka. Następnie do niego dodajemy cynamon oraz cukier i znowu gotujemy na wolnym ogniu przez około 2 godziny, odparowując nadmiar wody. Pilnujemy, by nie przypalić. Miodek będzie gotowy, gdy uzyskamy konsystencję płynnego miodu lub syropu klonowego. Przelewamy do wyparzonych słoików i natychmiast zakręcamy, obracając do góry dnem. Miodek dodajemy do herbaty, profilaktycznie lub gdy łapie nas przeziębienie.